Choć wciąż jest bardzo ciepło, to już wkrótce przyjdzie jesień, a wraz z nią wysyp infekcji, w tym także zachorowań na grypę. W miastach ruszają bezpłatne szczepienia na tę chorobę skierowane do określonych grup wiekowych. Szczególnie narażeni na grypę są przede wszystkim seniorzy. Za darmo mogą się już zaszczepić m.in. w Częstochowie i Piekarach Śląskich. Paweł Jędrusik. Z grypą żyjemy od lat i do tej choroby zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nie można jednak jej bagatelizować, bo bywa śmiertelna. Przede wszystkim dla osób starszych i tych, które mają problemy zdrowotne. W Częstochowie mieszkańcy mogą szczepić się w 9 przychodniach. Z darmowego szczepienia mogą skorzystać seniorzy powyżej 65 roku życia, dzieci przedszkolne, a także dzieci i młodzież do lat 18, które są chore na schorzenia przewlekłe i nowotwory. Jeśli chodzi o grypę, to jest duże zainteresowanie. Być może to dlatego, że my już od 17 lat szczepimy naszych mieszkańców. Jakby się taką swoistą tradycją stało, że mieszkańcy co roku wiedzą, że jeśli już jest miesiąc wrzesień, to wtedy pytają się o te szczepienia i jest duże zainteresowanie. I zwykle te szczepienia, które tam oferujemy dla naszych mieszkańców, bardzo szybko są zrealizowane. Szczepienia ruszyły też w Piekarach Śląskich. Tu za darmo przeciwko grypie zaszczepić mogą się osoby w wieku 65+, dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży. Żeby się zaszczepić, wystarczy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu wystawia receptę i można uzyskać szczepienia bezpłatne dla określonych grup lub refundację 50%. Wtedy szczepionka kosztuje mniej więcej około 26 zł, także nie jest to wygórowany koszt. Eksperci przypominają, że nawet jeśli ktoś szczepił się w ubiegłym roku, to powinien zrobić to ponownie. Wszystko dlatego, że szczepionki na grypę mają charakter jednosezonowy, bo wirus pojawia się w nowych wariantach i jest groźny, szczególnie dla osób z osłabioną odpornością. Grypa, szczególnie dla niektórych grup osób z osłabioną odpornością, my to określamy jako osób z immunosupresją, dla osób starszych przede wszystkim, dla osób z chorobami współistniejącymi, to zarówno o profilu kardiologicznym, o profilu pulmonologicznym, czyli choroby dróg oddechowych, choroby nerek, choroby wątroby, schorzenia onkologiczne. Dla tych grup grypa jest szczególnie niebezpieczna. W pewnym przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, a już szczególnie powyżej 80, śmiertelność z powodu grypy gwałtownie rośnie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na całym świecie na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 milionów do 1,5 miliarda ludzi. Umiera od 0,5 miliona do nawet miliona osób.